Czy zastanawialiście się kiedyś, na jakiej podstawie lekarz określa stan świadomości pacjenta, który wykazuje oznaki życia, ale nie można nawiązać z nim kontaktu? Standardową procedurą oceny stanu świadomości w Polsce jest stosowanie skali Glasgow. Niestety, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie istnieje problem błędnie postawionej diagnozy (jak podają statystyki) nawet w 40% przypadków. Oznacza to, że stosowanie standardowych procedur zawodzi i istnieje potrzeba stworzenia bardziej obiektywnego sposobu określania stopnia świadomości takich pacjentów. Zespół badawczy pod kierunkiem profesora Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej opracował oryginalną metodę diagnozowania stanu świadomości oraz terapii pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w tzw. stanie wegetatywnym. Metoda ta zakłada wykorzystanie różnych technologii komputerowych i połączenie ich w ramach jednego systemu. Taki zintegrowany system składa się z modułu śledzenia wzroku pacjenta, modułu badania aktywności elektrycznej mózgu oraz modułu emitującego bodźce zapachowe w sposób kontrolowany przez komputer. Zakończono już pracę nad modułem śledzenia wzroku pacjenta i modułem emisji zapachu. Przeprowadzono szereg badań z udziałem pacjentów, którzy byli diagnozowani, a następnie poddawani byli terapii z wykorzystaniem cyberoka. Są już pierwsze wybudzone osoby, które pamiętają pracę z cyberokiem. Zweryfikowano także diagnozy postawione pacjentom w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Fundacji Światło w Toruniu. Na podstawie eksperymentów przeprowadzonych z użyciem opracowanej technologii multimodalnego komunikowania się z komputerem, terapeuci przekonali się wbrew pierwotnej diagnozie, że np. pacjentka Asia przebywa w tzw. zespole zamknięcia czyli jest w pełni świadoma, ale uwięziona w swoim ciele niczym bohater filmu Motyl i Skafander. My zawsze zakładaliśmy, że oni słyszą, rozumieją, to nich docierają w Polsce. Natomiast tutaj mamy potwierdzenie tego. Każdy z pacjentów był badany, więc wiemy na co reagują, ale myślę, że tutaj podstawowym jest znalezienie wśród naszej grupy 22 pacjentów, dwóch pacjentów z zespołem zamknięcia. Obecnie zespół intensywnie pracuje nad zastosowaniem analizy EEG w wykrywaniu intencji ruchu dłoni pacjenta. Dzięki temu pacjent będzie mógł komunikować się z otoczeniem również za pomocą myśli. Ostatecznie, cyberoko stanie się rozbudowanym systemem, który nie tylko będzie wspierał ocenę świadomości na podstawie spojrzenia w oczy pacjenta, ale poprzez zanurzenie go w cyberprzestrzeni zmysłów przyczyni się do szybszego powrotu do pełni zdrowia.